Witam w poradniku do gry League of Legends. Z tej strony Norek, a przed wami Thresh, strażnik łańcuchów. Thresh to wytrzymały bohater, który potrafi przemieszczać siebie, przeciwników i sojuszników. Dzięki swoim umiejętnościom, które zaraz opiszę, idealnie nadaje się na dolną linię jako support i na tej właśnie pozycji skupię się w tym poradniku. Potrafi skutecznie unieruchomić przeciwnika na krótką chwilę, spowolnić go i jednocześnie chronić swoich sojuszników. Dzięki jego zestawowi umiejętności Thresh jest bardzo ciężki do zgankowania, dogonienia i zabicia. A oto i czemu. Umiejętności. Umiejętność pasywna Thresha to potępienie. W przeciwieństwie do innych bohaterów, Thresh nie zyskuje pancerza co poziom. Za to, gdy w pobliżu Thresha umierają wrogowie, może on zbierać ich dusze, które zwiększają mu pancerz oraz moc umiejętności. Jeżeli dusze, które chcesz zebrać, są za daleko lub po prostu naraziłbyś swoje życie idąc po nie, użyj na nich latarni pod klawiszem W. Jest to druga opcja zbierania dusz, bezpieczniejsza oraz daje możliwość zbierania ich na większą odległość. Warto również wspomnieć, że z małych stworów dusze wypadają tylko od czasu do czasu, za to z większych minionów i stworów zawsze. Q. Wyrok śmierci. Pierwsze użycie wyroku śmierci zacznie przyciągać przeciwnika do Thresha, a drugie sprawi, że to Thresh przyciągnie się do przeciwnika. Oczywiście, jeśli po złapaniu przeciwnika okaże się, że przyciągnięcie się do niego będzie złym pomysłem, nie używajcie umiejętności ponownie, aż Thresh puści cel. Wyroku śmierci możecie również używać do przedostawania się między obozowiskami neutralnych stworów lub do doskakiwania do minionów na linii. Ta opcja daje Threshowi świetną mechanikę ucieczki jak i gonienia. W. Mroczne przejście. Thresh może rzucić latarnią, która ma kilka zastosowań. Jeżeli sojusznik kliknie ją, Thresh przyciągnie ją do siebie wraz z sojusznikiem. Bardzo skuteczne przy gankach, ucieczkach, ratowaniu sojuszników i transportowaniu sojuszników przez ściany. Ponadto każdy sojusznik, który przejdzie obok latarni, otrzyma tarczę chroniącą go przed obrażeniami. Ostatnim zastosowaniem mrocznego przejścia jest możliwość odsłaniania niewidocznego obszaru, np. krzaki lub sprawdzając, czy przeciwnicy nie robią smoka lub naszora. E. Młynek. Biernie młynek sprawia, że ataki Thresha zadają dodatkowe obrażenia na podstawie liczby dusz, całkowitych obrażeń od ataku oraz czasu, jaki upłynął od ostatniego ataku. Używajcie tego na swojej linii do dręczenia przeciwnika. Po aktywacji młynek zadaje obrażenia i spowalnia wszystkich trafionych tą umiejętnością przeciwników. Ponadto wszystkie trafione cele zostają także popchnięte w kierunku użycia umiejętności. Thresh może ich albo odepchnąć, albo przyciągnąć, zależnie od potrzeby w danej sytuacji. R. Pudło. Jego super umiejętność sprawia, że Thresh tworzy wokół siebie więzienie z duchowych ścian. Przeciwnicy, którzy przez nie przejdą, otrzymują obrażenia magiczne oraz zostają spowolnieni, lecz niszczą ścianę, w którą weszli. A oto i kolejność maksowania umiejętności. R. W. E. Q. Umiejętności przywoływacza, jakie polecam, to błysk oraz podpalenie lub wyczerpanie. Jeżeli chodzi o runy, pozwólcie, że posłużę się takimi, które poleca sam Riot. Build. Na samym początku kupujemy albo tarczę do rana, miksturkę zdrowia i strażniczy totem, lub zamiast tarczy do rana starożytną monetę i dwie mikstury zdrowia. Zalecam jednak pierwszą opcję, a po pierwszym powrocie zakupić starożytną monetę. Następne przedmioty, jakie będą nas interesowały grając Threshem, to buty, tutaj zależnie od sytuacji w grze. Zalecam buty ruchliwości, lecz jeśli przeciwny team ma bardzo dużo umiejętności kontroli tłumu, wtedy wybierzcie obuwie Merkurego. Jeśli jednak potrzebujecie dużo pancerza, wybierzcie Tabi Ninja. Ostatnią opcją są ioniańskie buty jasności umysłu, które pozwolą wam na częstsze używanie umiejętności. Następnie kamień widzenia, który jak najszybciej ulepszacie w rubin widzenia. Po zakupie tego przedmiotu zamieniacie żółty trinket na czerwony, tak zwaną badawczą soczewkę. Następnie powinniście dokończyć starożytną monetę, zamieniając ją najpierw w medalion nomada, a następnie w talizman wstąpiania. Teraz, gdy macie już dwa pierwsze niezbędne przedmioty, przeanalizujcie przeciwny team i zastanówcie się, czego potrzebujecie, by skutecznie osłabić przeciwników lub wzmocnić sojuszników. Jeśli zdarzy wam się grać przeciwko czempionom, którzy z łatwością będą potrafić uniemożliwić walkę waszym AP lub AD carry jak Leona, Fiddlestick, Malzahar, jak najszybciej zakupcie Tygiel Mikaela. Jest to idealny przedmiot, gdy wasz AD carry lub AP carry nie wie, jak ustawić się w walkach drużynowych i zawsze z łatwością daje się unieruchomić, spowolnić, przestraszyć itd. Nie dość, że przedmiot ten przerywa wszystkie te efekty, dodatkowo leczy cel o 150 punktów życia plus 10% maksymalnego zdrowia. Czas odnowienia 180 sekund. Następnym bardzo ważnym przedmiotem, który powinien znaleźć się w każdej grze, jest Egida Legionu, później z możliwością ulepszenia do naszyjnika żelaznych Solarii.
Zanim jednak zaczniecie go składać, dogadajcie się z waszym junglerem, kto ten przedmiot kupi, ponieważ posiadanie w teamie więcej niż jeden taki przedmiot może okazać się stratą pieniędzy. Naszyjnik oferuje punkty życia, pancerz, skrócenie czasu odnowienia oraz po użyciu daje wam i waszym pobliskim sojusznikom tarczę, która czasami potrafi przeważyć o wyniku teamfightu. Ponadto zyskujecie aurę dającą pobliskim wam sojusznikom dodatkową odporność na magię oraz regenerację życia. Jeżeli przeciwny AD Carry jest głównym źródłem obrażeń, zainwestujcie w Lodowe Serce. Jest to jedna z najlepszych kontr na nafidowanych AD Carry. Osobiście daje wam pancerz, skrócenie czasu odnowienia oraz aurę, która sprawia, że prędkość ataku pobliskich wrogich jednostek jest zmniejszona o 20%. Kolejny bardzo przydatny przedmiot, nad którym powinniście się zastanowić, jest Omen Randuina. Ponieważ zazwyczaj to wy, grając Thrashem, będziecie w środku teamfightu, przedmiot ten okaże się niesamowicie skuteczny, szczególnie jeśli to wy będziecie mieli przewagę w tej walce. Po użyciu Omen sprawi, że prędkość ruchu wszystkich wrogów dookoła zostanie znacznie zmniejszona, co utrudni wrogiemu teamowi bezpiecznie i szybko przemieszcza się po polu bitwy. Następnymi przedmiotami, które mogą się okazać godne uwagi, to Słoneczna Peleryna, Oblicze Ducha, Całun Banshee, Plemienna Zbroja oraz Bliźniacze Cienie. A oto i przykładowy build. Buty Rochliwości, Talizman Wstąpiania, Rubin Widzenia, Naszyjnik Żelaznych Solarii, Tygiel Mikaela, Omen Randuina oraz Badawcza Soczewka. Rozgrywka. Najpierw pragnę pokazać wam sposób, który grając Thrashem na 90% skończy się dla waszego teamu pierwszą krwią. Jak najszybciej wraz ze swoim AD Carry udajcie się do krzaków, które widzicie na ekranie, zależnie od tego, po której stronie mapy gracie. Dodajcie jeden punkt w Q i wraz z waszym sojusznikiem czekajcie w krzakach, aż jeden z przeciwników się tam pokaże. Pozwólcie, że posłużę się jednym z wielu przykładów z moich gier. Zawsze z Alechem tak robimy, zobaczymy, czy tym razem wyjdzie. No i o to chodziło. Nie. Yeah. Te huki Boga po prostu. No i o to właśnie chodzi, proszę państwa. Taka akcja prawdopodobnie skończy się zabójstwem na koncie naszym lub sojusznika, a w najgorszym przypadku na zużycie bariery i lub błysku przeciwnika. A oto i drugi przykład. Jeżeli akcja ta wam się uda, będzie oznaczało to, że szybciej osiągniecie drugi level. Wykorzystajcie to i postarajcie się zabić oponenta, jak tylko wróci na linię. W pierwszych minutach gry skupcie się na zbieraniu dusz oraz na dręczeniu przeciwników swoimi autoatakami. Jeżeli dusze będą poza waszym zasięgiem, użyjcie latarni. Przez całą fazę lane'owania wyczekujcie dobrego momentu na złapanie przeciwnika wyrokiem śmierci, przy okazji nie dając zbyt mocno obijać przeciwnikom waszego AD Carry dzięki latarni oraz młynkowi, gdy wrogowie są za blisko, a nie jesteście pewni, czy wygracie wymianę ciosów. Gdy wasz jungler zgankuje bota, rzućcie mu latarnię, by szybciej dostał się do przeciwnika, a następnie skupcie się na dobrym użyciu umiejętności. Nawet jeżeli wam się to nie uda, nie odpuszczajcie i gońcie cele, jeśli są one w niegroźnych dla was pozycjach. Jak widzicie na filmie, użyłem błysku, a następnie szybko przyciągnąłem młynkiem do siebie dwóch oponentów, dzięki czemu z łatwością ich zabiliśmy. Gdy osiągniecie już poziom 6, bez problemu możecie zacząć próbować inicjować walki 2 na 2. Najpierw używam wyroku śmierci, Q, by dostać się do przeciwników, przyciągam ich do siebie jednocześnie spowalniając, E, i pod koniec odpalam pudło, R, dzięki czemu aż nie ma szans na ucieczkę, tym bardziej, że Vayne przykuwają do ściany, tym samym wpychając ją na jedną z moich duchowych ścian. Próbując jeszcze zabić Ziggsa, rzucam latarnię, W, i udaję się w jego kierunku. Niestety bezskutecznie. Gdy zdobędziecie już pierwsze podstawowe przedmioty dające nieco wytrzymałości, możecie zacząć próbować zabijać przeciwnika pod jego własną wieżą, tylko jeśli jest on tam sam, chyba że czujecie się na siłach i macie pewność, że z walki 2 na 2 pod wrogą wieżą wyjdziecie cali. Przy robieniu smoka lub naszora pamiętajcie o rzuceniu dla waszego teamu latarni, która umożliwi wyjście waszych sojuszników z akcji niemal bez utraty punktów życia. W sytuacji, gdy wasz sojusznik potrzebuje pomocy, a latarnia jeszcze nie jest gotowa do użycia, nie martwcie się, Thresh ma inne możliwości pomocy.
tej sytuacji mój AD Carry postanowił walczyć z dwoma oponentami naraz. Prawdopodobnie gdyby nie rzucił Vayne latarni, zginęłaby, przez co nie moglibyśmy zrobić kolejnej, dość ryzykownej akcji. Mimo ryzyka, wyrok śmierci unieruchomił Ziggsa na wystarczająco dużo czasu, by nie mógł dobrze zareagować. Thresh jest obecnie jednym z najpotężniejszych i najskuteczniejszych supportów. Nawet w sytuacji takiej jak ta, gdzie teoretycznie powinienem zginąć wraz z Vayne, udało nam się zagrać tak, że to my zabiliśmy ich, przeżywając całą akcję. A oto kolejna udana akcja i przykład, jak wywalczyć dla swojej drużyny kolejne zabójstwa. W późniejszej fazie gry możecie bez problemu inicjować teamfighty pod wieżami przeciwników, jeśli tylko dobrze użyjecie umiejętności. Nawet jeśli jest to ryzykowne, uwierzcie w Thresha, skupcie się i ze wszelkich sił starajcie się odpierać ataki przeciwników poprzez odpychanie ich, spowalnianie oraz unieruchamianie, jednocześnie chroniąc swoich sojuszników przed obrażeniami mrocznym przejściem. Tak mniej więcej powinniście się zachowywać w teamfightach. Chronić główne źródło obrażeń w waszym teamie, jednocześnie nie dając pola do popisu drużynie przeciwnej. Pamiętajcie o tym, że wyrokiem śmierci możecie przenosić się do wszelkich wrogich lub neutralnych stworów. W połączeniu z latarnią powstaje mechanizm, który pozwoli tobie i jednemu z sojuszników szybko przedostać się na drugą stronę ściany i na przykład, jak widzicie, zrobić smoka. Liczą się każde sekundy. Pamiętajcie, że aby grać lepiej daną postacią, co tyczy się również samego Thresha, nie wystarczy o nim tylko poczytać. Musicie również dużo praktykować, znać możliwości postaci i wiedzieć, na co was stać w danej sytuacji. Ogranicza was jedynie wyobraźnia i czas do nauczania się poprawnego używania umiejętności. A więc do dzieła! Na tym poradnik kończę i zapraszam do ujawniania swoich uwag i porad w komentarzach oraz wspomnieć o postaci, jaką chcielibyście użyć w następnych poradnikach. Komentował Norek, dziękuję za uwagę i dobranoc. Trzymajcie się!